Rosół to wyjątkowa, sycąca i aromatyczna zupa, bez której nikt nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu. To u babci jadło się najlepszy rosół na świecie. Jak ugotować zupę, aby była równie smaczna? Należy znać tylko jeden mały trik, który zmienia bardzo dużo. Robiąc rosół powinniśmy pamiętać o jednej kluczowej rzeczy. O tym pamiętały nasze babki i prababki, pora poznać te tajemnice. Zupa będzie dzięki temu o niebo lepsza. Robiąc rosół na kurczaku pamiętaj o jednym szczególe: przy przygotowywaniu rosołu nie wskazany jest pośpiech, długo bulgoczący, pyrkający jest najlepszy, wyciąga z warzyw i mięsa wszystko, co najlepsze. Zazwyczaj składniki na rosół to: 2 ćwiartki z kurczaka, w żadnym przypadku nie odcinamy skóry, duża cebula, por, dymka, 2 marchewki, 2 korzenie pietruszki, 2 małe bulwy selera, kolendra lub nać pietruszki, 2 liście laurowe, 7 ziaren ziela angielskiego, woda, sól i pieprz. Wydaje się nieskomplikowane, jednak nawet doświadczonym gospodyniom sprawia problem ugotowanie aromatycznego wywaru pełnego apetycznych oczek. Kluczem jest tutaj mięso i w nim zawiera się trik. Jeśli gotujemy rosół tylko z kurczaka, to należy skupić się na tych tłustych częściach. Bardzo ważne jest, aby zawierały kości. Zazwyczaj kupujemy skrzydełka, ćwiartki lub porcję rosołową. To właśnie widoczne na mięsie i kościach tłuszcz jest kluczem do oczek, a z kolei z kości nadają charakterystycznego zapachu. Nie warto robić rosołu na piersi z kurczaka, nawet jeśli ma na sobie tłuszcz, to najchudsza część drobiu, w dodatku bez kości, z której nie da się wywabić smaku jak z części z kością. Lepiej zrobić z niej kotleta. To jedna z najzdrowszych zup. Jeśli zastosujemy się do powyższego przepisu oraz trinku, wyczarujemy iście królewski rosół. Żadna babcia by się takiego nie powstydziła. Używając kości do gotowania wywaru zdrowie także nam podziękuje. W kościach oraz stawach zawarty jest kolagen, który znacznie poprawia stan skóry i paznokci. Taki rosół ułatwia trawienie, nie będziemy czuć się ciężcy, a kwasy omega-3 zwalczą stany zapalne. Dzisiaj grzeje. 1. Polscy studenci wylądowali w Warszawie. Byli w Wuhan, gdzie szaleje wirus. 2. Wszyscy obawiali się najgorszej informacji i nadeszła. Paweł Królikowski, jego żona i rodzina przeżywają teraz prawdziwy dramat, ich życie jest koszmarem. Kto by pomyślał, że w zwykłym, tradycyjnym rosole jest tyle dobrych właściwości? Oczywiście nie zapominajmy o podpalonej cebulce, to ona nadaje wywarowi nie tylko piękny kolor, ale też podkreśla charakterystyczny aromat. Najlepsze newsy dnia, źródło, Stonerhef. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.